Rzeź wołyńska. No to ja. Nie wiem. Coś takiego było. Ale ja nie wiem. Nie mogę o tym mówić, o tym nie wiem. Rzeź może i była. Ja nic nie widziałam. Dlaczego Polacy i Ukraińcy się zabijali? Ja tak wam powiem. Wiecie, no to ja tak to mówię, że to wtedy to wszystko już było, nie ta wietrze. A pamięta pani, jak to było w czasie wojny? Jak się Polacy i Ukraińcy wyrzynali? Jak się Polacy z Ukraińcami nie lubili? O, czemu nie? Kiedyś to było bardzo źle. Polacy na Ukraińców, Ukraińcy na Polaków. O, bili się i tu palili wieś. Proszę opowiedzieć. Powiem wam. Zaczęli Polacy. Tu przychodzili tacy Polacy, oni mieszkali w Winnikach. U nas we wsi mieli rodzinę. No i tu przychodzili i tu zaczęli. Wyzywali nas, wykabany z domu. I zrobiło się takie ło. Rozumiecie? Co to znaczy? Przyszli i oni zaczęli swarkę taką, a tak. Jak oni się posparili, to Polaki stamtąd przyjechały. Do tego, co się posparili, przyjechali, no to mi go zapaliły. O, zapalili chatę? Tak, zapalili. Jak jemu chata się paliła, to chłop uciekł, ale chata się spaliła. I co? Przyszło się rano, przyszedł tam taki sąsiad i mówi, wiesz co? Zapalili tego i tego. Ale o co kłócili się? Polacy z Ukraińcami. O co chodziło w tej kłótni? Oj, Bóg wie dlaczego. To rząd jest winny, to ludzie nie są winni. Kiedyś oni trochę tego, za Polski. Jak Polska była władza, dlatego wyszła ta swarka. Bo za Polski Polaki miały trochę władzy nad Ukraińcami. Ja to mówię z czystego serca, to mówię. Trochę władzy miały... Pamiętam takie ło, pamiętam gdzieś do... Były tego wielkanocne święta i patrzę, pamiętam na drodze, tu patrzę, biją się na drodze. Ja widziałam to, rzeczywiście tam bili się tam. No, kto kogo, no, co tam, no, no po Polacy tam napadli tam na coś, chłopców ukraińskich i biją ich tam, no to co robić? Że ty mnie obijesz, to ja cię oddam, nie? To jest taka draka się zaczęła, to się taka draka zaczęła, że się pozabijali. Się nie tylko znęcali i bili, się tam zabili, no tak mówią. Mówią, że w tej wsi w czasie wojny bardzo dużo Polaków zginęło. U nas we wsi była połowa Polaków, połowa Ukraińców. Ja wam powiem, co ja pamiętam. Fajnie sobie żyli. Jak wam już mówiłam, to my chodzili do Polaków na święta, Polaki chodziły do nas. No, takie były rodziny. Moja siostra miała koleżankę Polkę. Hanka nazywała się. Zginęło tu dużo ludzi? No i tych padło, i tych padło. To tak było, to tak było. No, ale nie, że dużo. Nie. Co wy o tym myślicie? Tak było? A, robili Ukraińcy! Polaki bardziej robili niż Ukraińcy! Polaków było więcej, a Ukraińców było mniej! O. Kto zabił tych Polaków? Ja nie pamiętam. Ja pani nie powiem, kto zabił. Może i Ukraińcy. Może Polak Polaka nie zabił. W każdym razie jest to w tej wsi. A u